Wysoka wrażliwość. Po czym możemy ją poznać? Czy wysoka wrażliwość to przesadzanie, nadwrażliwość, chwiejność emocjonalna, histeria? Czy kobieca wrażliwość to brzemię? Czy kobieca wrażliwość to raczej ogromny dar, z którego powinniśmy się cieszyć, z którego powinniśmy korzystać? To są pytania, które postawiłam dzisiaj przed Kasią Kucewicz. Kasia Kucewicz jest psycholożką, psychoterapeutką, seksuolożką, która prowadzi swoją praktykę terapeutyczną w Warszawie. Myślę, że jeżeli jesteś w przestrzeni internetowej, na pewno znasz jej profil, psycholog na Insta. Kasia pisze mnóstwo artykułów psychologicznych, prowadzi świetną psychoedukację i napisała kilka książek, w tym właśnie książkę o kobiecej wrażliwości, Kobiety, które czują za bardzo. Chwilę zbierałam się z tym pomysłem, żeby z Kasią porozmawiać w podcaście. Udało się nam to i dzisiaj zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy o tym, czym jest wysoka wrażliwość, co może nam dać i jak sprawić, żeby stała się naszym zasobem, a nie trudnością, z którą musimy jakoś nauczyć się żyć. Zapraszam i bardzo, bardzo się cieszę, że do naszej rozmowy doszło. Nazywam się Dyta Zając, jestem psychologiem i to psychologii oddałam dużą część mojego życia. Wszystkie kursy psychologiczne, podcasty, książki i materiały, które znajdziesz na mojej stronie, są sposobem na opowiadanie o mocy działania i podejmowania kolejnych kroków w stronę upragnionych celów. Wierzę w to, że każdy kryzys może stać się początkiem czegoś dobrego, a każde wyzwanie okazją do poznania siebie. Na moim biurku zawsze stoi kubek jaśminowej herbaty i notes z notatkami, planami, pomysłami i strategiami. Gdzieś obok piętrzy się stos książek, które aktualnie czytam albo chciałabym przeczytać jak najszybciej. Uwielbiam zatapiać się w ciszy lub pracować otulona dźwiękami muzyki klasycznej, a gdy tylko to jest możliwe, szukam sposobu na zobaczenie kolejnego kawałka świata. Dziś zapraszam Cię do mojego świata. Czas na nowy odcinek podcastu. Zatrzymajmy się na moment przy stereotypach i skojarzeniach. Wysoko wrażliwa kobieta, kim jest? Na pewno jest przewrażliwiona, to jest słowo klucz. Czyli płacze na każdym filmie, za bardzo się przejmuje, ciągle jest roztrzęsiona. Może nawet, jeżeli miałbyśmy użyć brzydkiego słowa, jest histeryczna. Powinna wziąć się w garść. Życie nas nie rozpieszcza, trzeba mieć twardą dupę i tak dalej. Wysoka wrażliwość bardzo często jest związana z irracjonalnym myśleniem i z rozchwianiem emocjonalnym. I to wszystko brzmi jak taki, wiesz, ponury opis kobiety wrażliwej i taki opis, który mamy ochotę się taką kobietą zaopiekować albo ją kopnąć w tyłek, żeby się wzięła w garść, prawda? Wyobrażamy sobie taką małą dziewczynkę w ciele dorosłej kobiety, która jeszcze nie dojrzała emocjonalnie, która się wstydzi, która jest nieśmiała, która się ciągle marzy. I zadam pytanie, na które obie znamy odpowiedź, ale mam nadzieję, że osoby, które pierwszy raz stykają się z tym tematem, zastanawiają się, czy to obraz krzywdzący, czy adekwatny. Myślę, że to jest obraz bardzo krzywdzący i nakładający tak naprawdę na siebie różne obrazki z różnych opisów stanów emocjonalnych, niekoniecznie tyczące się zaś wysokiej wrażliwości. Każda z nas, myślę, że ma taki moment, każdy człowiek w ogóle ma taki moment w swoim życiu, gdzie jest taki pochmurny, przewrażliwiony, gdzie wszystko nas dotyka, wszystko nas rani, gdzie na przykład czujemy, że płaczemy nieadekwatnie do sytuacji, wzruszamy się na reklamie, albo na przykład byle jakaś uwaga jest w stanie nas tak wytrącić z równowagi, że mamy zły dzień przez cały dzień. Każdy z nas ma takie momenty okresowo, czasami zdarza się, na przykład po jakimś trudnym doświadczeniu, po rozstaniu, po tym, jak ktoś nas dzwoni z pracy, po tym, jak usłyszymy bardzo nieprzyjemny komentarz od naszego chłopaka czy od żony. I każdy człowiek tak naprawdę od czasu do czasu jest taki uwrażliwiony i przewrażliwiony. Ale wysoko wrażliwa osoba to jest
osoba, która ma trochę jakby inne cechy, inny zestaw cech niż ten potocznie używany, uznawany za nadwrażliwość. Dlatego w ogóle Elaine Aron zdecydowała się na pojęcie wysoka wrażliwość, a nie opisywanie nadwrażliwości, ponieważ są to dwa oddzielne słowa i dwa oddzielne opisy cech. To, co opisałaś wcześniej, ja bym powiedziała, że to jest właśnie nadwrażliwość. I chociaż to brzmi dosyć tak pejoratywnie, albo tak jakby słabo, no to jednak to jest taki opis, który no, większość z nas ma takie momenty, że czasami jesteśmy tacy właśnie, prawda, nadwrażliwi. Wysoko wrażliwi ludzie to są osoby, które funkcjonują, które też bywają nadwrażliwe, ale one jednak mają też zupełnie inny zestaw cech. I tam ta wrażliwość potocznie rozumiana jest jakąś tam cząstką składową, ale w trochę w innym wymiarze. W twojej książce o kobietach wrażliwych jest dużo takich fragmentów, gdzie rozprawiasz się z tymi mitami i wiesz, ja sama kopałam się trochę tym tematem sama osobiście, ponieważ z jednej strony sobie myślałam, nie no, jestem nieśmiała może w niektórych sytuacjach. Z drugiej strony myślałam, ale w sumie męczą mnie ludzie, to było moje hasło przewodnie, czyli jestem introwertyczna. Prawda? Pamiętam te momenty, jak wracałam, wiesz, z jakiegoś wydarzenia, gdzie byłam podekscytowana, działo się dużo, czułam się super z tym, jak było. Wracałam do domu i byłam jak dętka, więc stwierdzałam, może to jest introwersja, nie? Może to jest rys tej typowej kobiety introwertyczki. I kopałam się z tym tematem wysoko wrażliwej kobiety, dlatego że trudno jest do końca określić taki, wiesz, może ty stwierdzisz, że nie trudno, ale dla mnie taki rys spójny, który mi pozwoli stwierdzić, okej, okay, czek, 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 to jestem ja. Jak sądzisz, które mity mogą nas najbardziej odciągnąć od myślenia na swój temat właśnie w taki sposób? Bo rozumiemy, że nazwanie, okej, okay, jestem wysoko wrażliwa, pomaga, nie? Pomoże mi to w codzienności, pomoże mi to w rozumieniu swoich emocji, też w przygotowaniu się na niektóre wydarzenia życiowe, no ale jeżeli nie ma takiej listy, wiesz, takiego Tak. spójnego rysu, to może być bardzo trudne. Jak sądzisz, który mit byłby najtrudniejszy, najbardziej odciągający nas od tego? Ja myślę, że w ogóle jak cię słucham, to takie coś mi przychodzi do głowy, że to jest takie pytanie. Czy my wiemy w ogóle, czym jest wysoka wrażliwość? Czy my rozumiemy jakby o co chodzi w tym opisie? Dlatego, że o wysokiej wrażliwości też dużo się mówi negatywnie, w jaki sposób jest dużo kontrowersji na temat tej cechy. Niektórzy mówią, że nie ma tego zjawiska w ogóle, ponieważ że to jest trochę takie wymyślone, na siłę skondensowany opis po prostu różnych cech charakteru. Trochę tak jest, że wysoka wrażliwość to jest kombo, to jest kombo czterech cech. Czyli według Elaine Aron, żebyśmy w ogóle mogli używać w sposób prawomocny, dajmy powiedzmy to tak, określenia wobec siebie czy ja jestem wysoko wrażliwa, to musimy koniecznie spełniać cztery komponenty. Pierwszy komponent to jest komponent takiego wysokiego poziomu empatii, czyli że jesteśmy osobami, które faktycznie mają ogromną empatię wobec innych ludzi, która taką wręcz umiejętność wyczytywania po mimice czy po kilku zdaniach, jakim ktoś jest nastroju. To jest takie też współodczuwanie, to jest to, że empatyczny człowiek, ta bardzo duża empatia, taka granicząca wręcz z byciem empatą, ona sprawia, że na przykład osoba wysoko wrażliwa ogląda jakiś film i jest tak poruszona tym filmem, że ma już potem na przykład cały dzień popsuty. Czyli na przykład, ja się dowiedziałam teraz o tym, jaki film polski będzie kandydatem do Oscara, i jak przeczytałam opis tego filmu o tym osiołku idącym na rzeź, to już wiedziałam, że ja tego filmu na pewno nie obejrzę, ponieważ jest to, ja już po prostu czytając opis prawie spadłam z krzesła, bo było to dla mnie tak silne emocjonalnie, na przykład.
Tak, czyli ta empatia jest taka bardzo wysoka i bardzo często przysłania self-care, tak? Czyli ja tak bardzo się martwię o innych, tak bardzo chcę innym pomóc, że często mogę na przykład zapominać o sobie, tak? Jeżeli nie jestem tego nauczona. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, taka kluczowa w wysokiej wrażliwości, to jest takie analizowanie wszystkiego, prawda? I to też jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili analizować to, co znaczy osoby wysokowrażliwe potrafią tak analizować, czy potrafią, po prostu robią to, ponieważ mają taki wewnętrzny przymus, ponieważ tak są skonstruowane, że analizują każdy szczegół. Czyli na przykład osoba wysokowrażliwa, powiedzmy, wchodzi do ciebie do mieszkania i patrzy na twoje książki i nie może się oderwać, tak? Bo patrzy na tytuły, każdy tytuł po kolei przegląda. Nie jest tak, że po prostu rzuca okiem i idzie dalej, tylko stoi nad każdym tytułem i przygląda, i coś jej się przypomina, i patrzy, tak? Albo na przykład wchodzi do, nie wiem, do Luwru, do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdziekolwiek i nie może wyjść, tak? To, co spędza się zazwyczaj 3 godziny, to ona 6 godzin, bo ona patrzy, ona analizuje, ona przeżywa, ona zastanawia się, ale dlaczego, ale jak to się stało, tak? Więc to jest taka analizowanie takie bardzo często drobiazgowe, bardzo często takie, czasami takie nadmierne, takie długie, tak? Bo ktoś się bardzo jakby wsiąka te analizy. Kolejna cecha wysokiej wrażliwości to jest uwrażliwienie na bodźce, czyli taka bardzo duża podatność, taka bardzo duża jakby uważność, zwracanie uwagi na to, co słyszy się, na to, jak coś smakuje, jaką coś ma fakturę. Dajmy na to, osoba przeciętnie wrażliwa po prostu patrzy na przykład na ubranie i mówi, no to piękne ubranie, tak, piękna sukienka, tak? A osoba wysokowrażliwa będzie mówić, ale ona nie jest zbyt przyjemna w dotyku. Jest przyjemna, ale może nie za bardzo przyjemna, więc ja już podziękuję, tak? No te sławetne u wysokowrażliwych. Jest tak mało przyjemne, że zwracam uwagę, że nie jest perfekcyjny. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Że aż zwracam uwagę na to, że nie jest tak, jak powinno być, nie? Tak, ale to tak, ale to też czasami niektórzy mówią, no to jest już taka cecha perfekcjonizmu, prawda? Niektórzy zarzucają, Boże, to jest po prostu czepialstwo. Nie, bo to chodzi o to, że na przykład człowiek wysokowrażliwy, kiedy założy ubranie, które go ubiera, te sławetne metki, tak? Bo ludzie wysokowrażliwi często to mówią, metka, coś tak przesuwa mi się na karku, to jest takie nieprzyjemne. No to jest to doznanie właśnie bardzo charakterystyczne dla ludzi wysokowrażliwych. Jeżeli po prostu dużo rzeczy uciska, boli, tak jak ty masz na przykład okulary, ja też noszę okulary. Ja na przykład to jest bardzo ważne, żeby były dobrze dopasowane okulary, bo jeżeli coś tutaj leży, to człowiek wysokowrażliwy, jemu będzie to urastało do potęgi entej, tak? Będzie to bardzo, bardzo przeszkadzające. No i idąca za tym jeszcze czwarta cecha, już kończę ten wywód, ale myślę, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć. No i ta czwarta cecha to jest to, że przy nadmiarze tych bodźców już stajemy się wyczerpani, czyli to jest takie poczucie przestymulowania, że jest to, że osoba mówi, ja już nie wyrabiam, tak? Wychodzimy z galerii handlowej i ktoś mówi, dobra, to idę na lody, bo po wielkich zakupach idę na lody, a osoba wysokowrażliwa powie, ja idę do domu schować się, bo ja już po prostu jestem tak przebodźcowana po tych dźwiękach, hałasach, promocjach, że ja nie mogę już się skupić. Także taki. I zobacz, i teraz tak, mamy takie cechy kontra właśnie te stereotypy o wysokiej wrażliwości. To się w ogóle mija, prawda? Bo to się rzeczywiście mija, ale też wysoko wrażliwa osoba, według Elaine Aron, to jest osoba, która ma wszystkie te cztery komponenty. Czyli. Nie jest prawdą to, co czasami niektórzy mówią, że Hannibal Lecter też był wysoko wrażliwy. No nie był, bo nie był empatyczny, prawda? Ktoś, kto jest na przykład za to super empatyczny, ale nie zwraca uwagi tak na szczegóły, też nie będzie wysoko wrażliwy, więc to jest dosyć określone, chociaż dalej niektórzy twierdzą, że te opisy wysokiej wrażliwości, te testy wysokiej wrażliwości, że to w ogóle sposób diagnozowania pozostawia naprawdę jeszcze wiele do życzenia. Ale wiesz, mam też takie przemyślenie na temat tego diagnozowania, że no jednak to jest w miarę młoda teoria,
złożona w całość sensowną, więc nie oczekujmy od razu wszystkiego, ale te cztery komponenty, o których mówisz, już mogą być dużym wsparciem, prawda? Bo tak jak wspomniałam ci, że miałam taki znak zapytania, czy to jest moje, czy nie, dlatego że ja jestem ekstrawertyczna, ale ze względu na to wyczerpanie po spotkaniach, miałam, ale to mi nie pasuje do ekstrawertycznej osoby, nie? A Tak. tutaj, wiesz, jak w pewnym momencie zorientowałam się, ale w sumie chodzi mi o to, że tam było za głośno, za dużo, za mało miejsca w tym pomieszczeniu, że właściwie było ekstra i cudownie to wspominam, tylko jednak zwyczajnie potrzebuję schować się pod kołdrą i tyle. Ekstrawertycy stanowią 30% osób wysoko wrażliwych. Jakby zdecydowanie ekstrawertyczne osoby też są wysoko wrażliwe. Tak samo jak przecież wysoko wrażliwa, no nawet taka najbardziej znana, która nawet wystąpiła w filmie w ogóle o wysokiej wrażliwości, jest Alanis Morissette, tak? Która no musi być siłą rzeczy dosyć ekstrawertyczna, bo jest gwiazdą, tak? Występuje na scenie, spotyka się z ludźmi. I ona też jest wysoko wrażliwa, więc jak najbardziej można być ekstrawertyczką, chociaż Elaine Rod mówi, że nawet ekstrawertyczne osoby wysoko wrażliwe i tak są bardziej intro. Czyli że na tle innych ekstrawertyków i tak się nie jest tą taką najgłośniejszą wśród ekstrawertyków, ale jednak Czerpie się z tego, nie? czerpie się z relacji i te relacje z ludźmi są potrzebne. Często to jest dramat, tak? Bo my z jednej strony potrzebujemy kontaktu z ludźmi, a z drugiej strony on męczy niesamowicie. I czasami to jest tak, że człowiek chce być w towarzystwie, chce być tutaj otoczony, ale potem musi 2 dni do siebie dochodzić. I to nie znaczy, że to jest właśnie bycie introwertykiem, prawda? To Tak. jest strasznie, wiesz, strasznie to może być trudne, bo to, co mówisz, osoba wysoko wrażliwa po zakupach pójdzie do domu, prawda? Ale musi być świadoma tego. Aha, jestem przebodźcowana, to jest taka informacja. Tak. Natomiast jeżeli albo nie mamy świadomości tej wysokiej wrażliwości, albo nie chcemy tego do siebie przyjąć, bo nam trochę to nie pasuje, no to się robi wbrew sobie często. Bardzo często, znaczy w ogóle to super, że o tym mówisz, bo to tak jest faktycznie, że ludzie wysoko wrażliwi starają się żyć jak nisko albo przeciętnie wrażliwi. I nie mając, wiele osób nie ma pojęcia o wysokiej wrażliwości. O tym, że w ogóle tacy jesteśmy, więc staramy się dostosować do tego przebodźcowanego świata, a kiedy coś tam nam nie wychodzi, to raczej myślimy, co jest ze mną nie tak, a nie co jest nie tak z tym światem. Ja dlatego myślę, że moja książka cieszy się ogromną popularnością wciąż, mimo że ona już nie została wydana wczoraj, ale cały czas się bardzo dobrze czyta i ludzie ją kupują, czytają i cały czas dostaję podobne maile. Dzięki, że mi ludzie piszą, dzięki, że mi odbarczyłaś. Dzięki, że mogę być sobą i nie czuję się z tego powodu kretynką, nie czuję się z tego powodu jakaś gorsza, wybrakowana, że mogę po prostu, ty dajesz prawo. Bo piszesz, że no taki czasami masz, tak? Że jak ja na przykład mówię o tym, że słuchaj, jeżeli zwracam się do swoich czytelniczek. Jeżeli drażni cię wóz strażacki dziecka, to po prostu tego wozu strażackiego nie kupuj. To kup dziecku klocki. Nie kupuj tych IOIO, jeżeli te IOIO cię po prostu doprowadza do szału i już. I jesteś z tego zwolniona absolutnie. Nie musisz tego, nie musi mieć dziecko wozu strażackiego, który brzęczy na wszystkie strony, jeżeli ty nie jesteś w stanie tego znieść. I ludzie mówią, Jezu, dzięki, bo wcześniej myślałam, że muszę, bo będę złą matką, bo coś jest kurczę ze mną nie tak, bo wszystkie moje koleżanki kupują te wozy strażackie i nikt nie narzeka, a ja tu po prostu paniusia, której nic nie pasuje, tak? Czy płaczę na przykład na Titaniku, którego widziałam 2000 razy, tak? A ja zawsze płaczę, jak Jack się odrywa od tych drzwi w tym oceanie. A mnie to kurczę wzrusza zawsze, tak? Dziewczyny tak piszą, z taką czasami złością, nie? Bo no bo człowiek jak tak sobie myśli, że Boże, wreszcie mogę być tą osobą, którą chcę być, no to to jest taka ulga, to jest takie poczucie, okej, dobra, mam Wiesz prawo. co, myślę, że ulga z jednej strony, a z drugiej strony, nawet jak się musimy konfrontować z rzeczami, które nas przeciążają,
to ja przynajmniej czuję, że to ta wiedza, wiesz, daje takie, ja nie wiem, jakąś taką siłę, bo jakbyś zapytała moje dzieci, tak wiesz, w nocy o północy, czego mama nienawidzi w życiu? Brokatu, slajmu i akademii w szkole. To są trzy rzeczy, prawda? Dlatego, że dla mnie nawet świadomość tego, że być może jestem zbyt wyczulona na pewne rzeczy, to mnie denerwuje i tak dalej, czy akademii, czy wywiadówki, ale jutro mam tą wywiadówkę. To nie znaczy, że nie pójdę. To znaczy, nie. Jak mogę nie iść, to nie idę. Ale jeżeli już tam idę, to wiem, no byłoby dobrze, żebym sobie ten wieczór inaczej zaplanowała. Nie, że już może nie będę pracować wtedy, bo to jest inna kreatywność, prawda? I wydaje mi się, że sama ta nazwa jest wsparciem, tak jak nazwa w jakimkolwiek innym kontekście psychologicznym. Jeżeli potrafimy, przynajmniej nawet czasowo, brzydko to zabrzmi, ale wrzucić się do jakiejś szufladki, oetykietować się na moment, żeby znaleźć rozwiązania na tę etykietę albo jakieś swoje strategie, to może być naprawdę pomocne, nie? Tak, myślę, że bardzo pomocne. Chociaż ja nie jestem taką fanką etykiet, nie? I ja w ogóle, jak zaczynałam pisać tą książkę, to zastanawiałam się długo, jak to ugryźć. I nawet myślałam, żeby może zupełnie inaczej ją napisać, tak żeby tej etykiety wysoka wrażliwość, żeby w ogóle. Ja za bardzo nie lubię etykiet, bo mam wrażenie, że etykiety nas składają w jakieś szufladki, z których potem nam trudno wyjść, ale z drugiej strony. I jak zobaczyłam, że ludziom to serio pomaga, i że ludzie wreszcie dają sobie po prostu takie prawo do bycia takimi, jacy są, ale to też nie znaczy, i to jest to, co powiedziałaś teraz, jest bardzo ważne. Też chciałam, żeby też to podkreślić, że człowiek wysoko wrażliwy to nie jest człowiek, który wymaga odmiennego traktowania i który w jakiś sposób ta wrażliwość go ma ograniczać. Ponieważ ludzie wysoko wrażliwi robią dokładnie wszystko jeden do jednego to, co ludzie średnio i nisko wrażliwi. Czyli to nie jest też tak, że co prawda ja mówię, nie kupuj dziecku głośnej zabawki, jeśli cię to drażni, ponieważ to jest coś, co można obejść, ale nie mogę powiedzieć, nie chodź na, jeżeli jesteś na przykład samodzielną mamą, na przykład, to nie mogę powiedzieć takiej mamy, nie chodź na wywiadówki, po co? To nie ma sensu. Musisz iść na wywiadówkę, pewne rzeczy musisz zrobić, tak? Jeżeli twoje dziecko jest gwiazdą rocka i powie mamuś, proszę cię, przyjdź na koncert, no to idziesz na ten koncert, mimo że jesteś introwertyczką i nie lubisz tłumów. Czyli czasami musimy zrobić, po prostu, i czasami, bardzo często jest tak, że człowiek wysoko wrażliwy musi się nagiąć do czegoś, czego nie lubi, tylko to, co jest kluczowe, co ja podkreślam, to to, że zadbaj wtedy o siebie, że zadbaj się na przykład o to, co będzie później, to, co powiedziałaś, tak? Czyli ja idę na tą wywiadówkę, ale potem daję sobie chwilę, żeby odtajać. Ja idę na ten koncert głośny, ale potem potrzebuję już trochę pobyć sama, potrzebuję ciszy, tak? Ja robię rzeczy, które są zarezerwowane dla średnio wrażliwych. Ja robię wszystko tak jak inni, ale na przykład po Sylwestrze potrzebuję tych 8 nawet 12 godzin sama, nie wiem, snu, takiego zregenerowania się, a nie od razu na przykład, nie wiem, mi się jakieś poprawiny czy coś takiego, tak? Więc to jest. Ja zawsze namawiam do takiej uważności, tak jak ty miałby zresztą, prawda? Takiej uważności na siebie, takiego sprawdzania w ogóle, co tam u mnie słychać, co się ze mną, co się u mnie dzieje. Czy dana sytuacja, nawet jeżeli się nie identyfikuje jako wysoko wrażliwa, no to warto sobie zadawać w ogóle pytanie, czy ta sytuacja jest dla mnie obciążająca, czy ta sytuacja jest dla mnie w porządku? Czy ja się w tej sytuacji czuję obciążona, czy się czuję okej? Wiesz, to zawsze, tak jak mówisz, nieważne czy czujemy tę wysoką wrażliwość, czy też nie, zawsze to jest wsparciem, bo przecież mam takie, wiesz, wrażenie, że żyjemy w świecie, który nas odciąga od takiego analizowania, nie? Wiesz, łatwiej jest sięgnąć po telefon i scrollować, niż pomyśleć, dlaczego czuję się w określony sposób, dlaczego jest mi źle. Tak. Natomiast, tak jak na samym początku powiedziałaś, nie, że rzeczywiście jest tak, że każdy z nas czasem czuje się wysoko wrażliwym. Może to wynikać ze Tak. zmęczenia, z głodu nawet, z jakiegoś stresu w pracy, może chronicznego stresu nawet, niewyspania oczywiście.
I ja, wiesz, ja bardzo często o wysokiej wrażliwości rozmawiam z moimi klientkami i jak tylko, wiesz, rzucam takim hasłem, no może, wiesz, to jest ta wysoka wrażliwość, to często słyszę takie stwierdzenie, że może to jest po prostu normalne życie. Teraz wszyscy są zmęczeni, teraz tak czas szybko biegnie, teraz tak naprawdę mamy mnóstwo wyzwań, ludzie są wypaleni na wszelkie możliwe sposoby. I pytanie moje jest takie, co może być taką jedną niepodważalną wskazówką, która mówi, dobra, istnieje szansa, że to ty, poszukaj dalej. Czy oprócz tych oczywiście czterech elementów, o których wspomniałaś, czy coś może być takim sygnałem, słuchaj, poszukaj więcej informacji na ten temat, porozmawiaj z kimś, popracuj z kimś, może sięgnij po książkę Kasi, oczywiście książkę podlinkujemy. Co mogłoby skłonić do tego, żeby ruszyć dalej w tym poszukiwaniu odpowiedzi? Jest możliwość zrobienia sobie po prostu testu, przetestowania siebie. Te testy nie są super rzetelnym narzędziem diagnostycznym zarekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, czy Polską Pracownię Testów, czy Pracownię Testów Psychologicznych, przepraszam, ale to są takie psychotesty, które mogą dać nam wskazówkę, że coś jest na rzeczy. Te psychotesty znajdują się w zasadzie w każdej książce o wysokiej wrażliwości, od książek Elaine Aron, po moją książkę także. W innych też książkach znajduje się ten test i można sobie tutaj go zrobić. I on jest dla mnie, sama ja go widzę jako wskazówkę. Czyli jest to moim zdaniem taka wskazówka, że może tutaj gdzieś coś jest na rzeczy. No jeżeli my mamy takie, często też dobrze jest, jeżeli się zastanawiamy, czy to jest o nas, to przeanalizować na przykład swoje dzieciństwo. Przypomnieć sobie, jakimi byliśmy dziećmi. Czy rzeczywiście, ponieważ wysoka wrażliwość jest taką cechą, która bardzo często, ona już nam towarzyszy od dziecka. Ona się pojawia w nas. Nierzadko biologicznie dziedziczymy ją od kogoś, na przykład z rodziny. I już małe dzieci przejawiają cechy wysokiej wrażliwości. Niekoniecznie to są te high need babies, ale rzeczywiście już u dzieci można zauważyć to, że na przykład potrzebują więcej czasu, żeby się rozkręcić w przedszkolu, tak? Albo mają taką umiejętność zwracania uwagi na takie niuanse, na które nikt inny nie zwraca uwagi, a dziecko na przykład tam coś zauważa i nas samych to zadziwia, że jest, jak ona to zauważyła, tak? Nie, czy dziecko jest na przykład bardzo empatyczne i bardzo często się na przykład wzrusza, nie wiem, koleżankami, jest takie opiekuńcze, więc i to wszystko razem, więc to warto jest po prostu przeanalizować sobie, jakimi byliśmy dziećmi. Też jest tak, że ludzie, tak sobie pomyślałam, pomyślałam o tym oporze twojej klientki, ludzie jakby oporują przeciwko wobec wysokiej wrażliwości, ponieważ mają wrażenie, że coś próbujemy im wcisnąć jakąś diagnozę lekarską niemalże. Że okej, to coś jest z tobą nie tak może. Może masz jakąś dziwną cechę, która wymaga leczenia. Tymczasem Elaine Aron podkreśla zdecydowanie, że wysoka wrażliwość nie jest chorobą, nie jest zaburzeniem, nie jest dysfunkcją, nie jest czymś, jest po prostu specyficznym. Jednym z różnych rodzajów, tak jak każdy rodzaj jest specyficzny, jednym ze specyficznych rodzajów funkcjonowania naszego układu nerwowego. I tyle. No, jedni funkcjonują tak, inni funkcjonują inaczej, tak? Jedni są właśnie ekstrawertykami, drudzy są introwertykami, tak? Jedni mają niebieskie, drudzy mają brązowe oczy. I to jakby jest to tylko cecha, i tego się nie, tak jak z kolorem oczu, nie trzeba tego leczyć, tak? To po prostu jest. Taki kolor nasz kolejny, Tak, jeden z wielu, nie? taka nasza po prostu uroda, ale dobrze jest po prostu się, tak jak na przykład wiemy, że mamy niebieskie oczy, to nie leczymy ich, tylko na przykład ubieramy się tak, czy malujemy się tak, żeby podkreślić ten niebieski, albo mamy taki kolor włosów, czy makijaż, żeby wydobyć, tak, tę tęczówkę, jak to mówią. I tak samo jest z wysoką wrażliwością, prawda? Czyli my nie uczymy pacjentów, żeby się stali nisko wrażliwi, czy średnio wrażliwi, tylko uczymy się,
jak mają dobierać kompozycje, żeby to jak najładniej, żeby ta cecha jak najlepiej z nimi współgrała, a nie żeby stała się jakimś dramatem. Wiesz, no, oczywiście na pewno są minusy, to Tak. wszystko ma swoje minusy. Oczywiście. I zdecydowanie, natomiast plusów jest bardzo wiele i plusów zarówno wysokiej wrażliwości, jak i uznawania, że to jest moje, Tak. przyznania się do tego, bo to są dwie różne rzeczy, prawda, tak naprawdę, bo możemy być wysoko wrażliwi, a walczyć z tym ze wszystkich sił i jednak wcale nie, wcale nie. I ty napisałaś na wstępie książki, we wstępie książki pisałaś, że kiedy chyba zaczynałaś, jeżeli dobrze pamiętam, to z pewno czytałam, że nie sądziłaś, że jesteś wysoko wrażliwa, nie? Na początku nie identyfikowałaś się aż tak mocno z tą cechą. Teraz już trochę czasu minęło, czyli zostałaś z tą cechą. Jakie ty widzisz plusy życia osoby wysoko wrażliwej? Ja myślę, że plusem na pewno jest to, że jest taka, że szybko czytam, co autor ma na myśli, że szybko rozpoznaję, w takim sensie, że szybko rozpoznaję jakby klimat panujący wokół mnie, nastawienie innych. Rzadko tutaj się mylę, chociaż też czasem się zdarza, tak? No bo nie jestem jasnowidzem, nie czytam innym w myślach, ale rzeczywiście zauważam często szybciej po prostu jakieś tam mikrogesty czyjeś, tak? Że ktoś na przykład nie jest zbyt do mnie otwarty, albo jest otwarty do mnie bardzo. Myślę, że dzięki cesze wysokiej wrażliwości jakby łatwiej, lepiej rozumiem innych ludzi, bo niż gdybym tej cechy nie miała. Tak mi się wydaje, więc w relacjach mi jest to dla mnie bardzo przydatne. Taka też uwrażliwienie często na sztukę, na to, co czytam, na to w ogóle na estetykę, na to, co jest dookoła mnie, to też mi potem pomaga. Ludzie mówią, ale fajnie, na przykład fajnie, że coś pokazałaś, ale na fajne rzeczy zwracasz zawsze uwagę. Często jak wyjeżdżam gdzieś i pokazuję jakieś zdjęcia swoje z wyjazdów, to ludzie mówią, ojej, ale dziwne miejsca sfotografowałaś, ale fajne rzeczy zauważyłaś w pozornie jakby zwyczajnym otoczeniu, więc to jest myślę, że taka cecha wysokiej wrażliwości, którą ja w sobie lubię. Ale też oczywiście też to, że te bodźce, które do mnie docierają, to też jest fajne, że ja po prostu wsiąkam w muzykę, wsiąkam w zapachy, kocham zapachy, że to mnie tak pochłania, że całe historie, że na przykład ktoś mi da do powąchania zapach i mi się po prostu cała historia, jakaś cała bajka tworzy w głowie, tak? Czy słyszę jakąś muzykę, na przykład muzykę poważną i ona uruchamia we mnie po prostu całą jakąś niesamowitą historię i moja wyobraźnia jest taka wtedy niezmącona, więc to jest fajne. Natomiast oczywiście widzę też dużo problemów, tak? Bo na przykład ja jestem osobą bardzo taką szczegółową, prawda? Piszę książki, więc jak piszę książki, to mam mega fokus i rzeczywiście bardzo się skupiam, bardzo się tutaj angażuję w pisanie, ale byle remont u sąsiadów, czy pies coś zrzuci, czy kot coś zrzuci, i ja po prostu jestem mentalnie wybita. To też jest jedna z cech wysokiej wrażliwości, prawda? Że osoba wysoko wrażliwa jest rzeczywiście mega skrupulatna, ale też łatwo ją wytrącić, ponieważ jest uważna, ponieważ ma takie wyostrzone zmysły. Ja też mam wyostrzone zmysły i każdy szmer, każde światełko, na przykład, nie wiem, zielona dioda. Ostatnio byłam w hotelu i była zielona dioda przy telewizorze. Ja musiałam na nią nakłaść różnych rzeczy, bo mi tak było mi tak trudno z tą, no bo to jest taka właśnie nadreaktywność, więc no ma to swoje plusy i minusy, ale ja jestem w ogóle daleko od takiego właśnie wartościowania, prawda? Że super albo nie super, cecha jak cecha, tak? Mam też cały zestaw innych super cech i cały zestaw nie super cech. Więc tak po prostu też plasuje się gdzieś pomiędzy różnymi moimi cechami ta wysoka wrażliwość. I tak To też zawsze jest chcę, fajne. żeby patrzyli pacjenci na to, że to jest cecha pomiędzy różnymi innymi twoimi cechami. Na przykład można być super niefajną osobą wysoko wrażliwą, mimo empatii.
Bo na No. przykład być na przykład super wysoką, wrażliwą, empatyczną, ale jednak nadopiekuńczą matką, na to, albo nadopiekuńczą siostrą, tak? Albo nadopiekuńczą partnerką, która tak matkuje na przykład swojemu facetowi czy swojej partnerce No i można mieć ogromny problem z wyznaczeniem granic na przykład i Tak. być takim misjonarzem wręcz w Tak. relacjach i wszystkich ratować, mimo że oni bardzo nie chcą tego ratowania, tak Tak, jakby. mimo że oni bardzo nie chcą ratowania, to ty się tak samo poświęcasz, a kiedy nie widzisz wdzięczności, to się zaczynasz złościć, zamykać w sobie i mówić, czepcie się, jestem wysoko wrażliwa i teraz nigdzie nie wychodzę. Tak? Więc to też jest taki fajny mit. Asia Kozłowska kiedyś mówiła o tym na swoim live i to bardzo właśnie też autorka książki o wysokiej wrażliwości, bardzo mi się to spodobało, że ona właśnie mówiła, że czasami są źli, jesteśmy źli. Czasami wysoko wrażliwa osoba może być wściekła, wkurzona, właśnie nielubiana, irytująca, że to nie jest naprawdę cecha uświęcająca. Tak, to nie jest taki malutki, słodki kurczaczek, który, oj, fajnie jest go po prostu zaopiekować się nim, Tak, że taka tylko to jest po biedna, prostu trudna. osoba, nie? Tak, że może być, to jest po prostu osoba, która może mieć Tak, różne atuty. czyli po prostu wysoką wrażliwość jest cechą, której mamy, jesteśmy bardziej niż inni wrażliwi na emocje, na sztukę, na bodźce fizyczne różnego rodzaju, na dźwięk, hałas, dotyk, zapach. I po prostu jesteśmy, tak naprawdę mamy radar na to wszystko. Bardziej niż inni ludzie i tyle. Tak. Tak naprawdę. I tyle. I to jest też tak, że jakby próbujemy też żyć zawsze po prostu zwyczajnie, tak? Tylko się zwracając uwagę, bo to, co jest kluczowe, zwracając uwagę na to, żeby na przykład odpoczywać, tak, żeby to nas regenerowało. Bo nierzadko jest tak, że to, co regeneruje wszystkich dookoła, na przykład domowników, nas może nie zregenerować. No to chociażby taki przykład, wiesz, ktoś, mąż powie, no to bierzemy dzieciaki, jedziemy do Costa del Sol. Piękny hotel nad samym morzem, 3000 pokoi, w każdym pokoju, tak, 3 osoby, będzie dużo ludzi, będzie zabawa, wesoło, no i to Ekstra. ekstra, nie? I to by się robi słabo, no bo, prawda, bo osoba wysoko wrażliwa w takim tłumie, może czuć dyskomfort. I to, co jest ważne, to to, żeby mieć świadomość, że nie dlatego, że jesteśmy dziwaczkami, to nie lubimy takich wielkich hoteli, tylko dlatego, że jesteśmy wysoko wrażliwe. W związku z tym może fajnie byłoby znaleźć jakiś kompromis. Albo żeby jednak, jeśli mąż nie ma nic przeciwko, wybrać hotel butikowy, tak? Albo jakiś tam właśnie mniejszy. Więc to tylko po prostu o to chodzi, żeby ludziom ułatwić życie, ale nie na pewno, żeby wartościować ludzi na lepszych, gorszych, bo czy żeby na przykład wynajdywać sobie wymówki do tego, żeby na przykład się jakoś nie rozwijać i pracować nad sobą. No ale jest jednak coś takiego, mam wrażenie, szczególnie teraz, chociażby w mediach społecznościowych jest dużo, dużo treści o wysokiej wrażliwości. Może ja to po prostu przywołuję do siebie, ale jednak mam takie poczucie czasami, jak gdzieś wejdę na przykład na Facebooku i oczywiście przeczytam komentarze gdzieś. Ach, wymyślacie, prawda? Co za kolejna wymówka, żeby właśnie te rozhisteryzowane osoby jakoś tam łagodzić. Więc to jest, ja liczę w ogóle na to, że dojdziemy do tego momentu, nie tylko jako osoby zainteresowane, ale jako społeczeństwo, że dojdziemy do tego momentu, kiedy uznamy, aha, no tak, to jest tak jak ten kolor oczu. To jest tak jak to, że ktoś ma kręcone włosy, ktoś ma proste włosy. I Tak. tyle, to jest informacja o preferencjach. Ja lubię, nie wiem, czytać romanse, a ty lubisz czytać książki historyczne na przykład i tyle. I co, to nie oznacza, że ja będę teraz udawała, że nie lubię romansów, będziemy razem czytać historyczne, tylko ty siądziesz z jedną, ja z drugą. Prawda? Tak naprawdę to jest, ja bardzo lubię myśleć w takim kontekście, że to jest preferencja. Ja na przykład, jak mówisz, różne wybory. Ja najbardziej, najlepiej wypoczywam w domku, pod kocykiem i żeby było cicho. Więc wyobraźmy sobie mojego męża, który, o, już pędzi, wiesz, zabiera te dzieci gdzieś na wyprawę w góry. Och, tylko nie to, bo ja myślałam, że odpocznę, prawda? Znów, to jest preferencja.
Oznacza to, że jeżeli mamy różne, no to spróbować się dogadać, na przykład poszukać rozwiązania, umówić to jakoś, prawda? Bo osoby, tak jak fajnie, że o tym mówisz, że osoba, która jest wysoko wrażliwa, normalnie żyje i normalnie spędza swój czas, tylko po prostu niektóre rzeczy potrzebuje poorganizować inaczej. Niektóre tak i czasami po prostu potrzebuje trochę dłuższego czasu na odpoczynek, trochę dłuższego czasu na to, żeby się sobą zaopiekować, żeby się sobą zająć. Ja uważam, że to jest, że to po prostu jest jakby self-care, że to jest ogólnie troska o siebie. Ze względu na to, czy jesteśmy wysoko wrażliwi, czy nie, dobrze jest znać swoje limity, znać swoje ograniczniki. Znać swoje potrzeby, znać swoje preferencje co do sposobu spędzenia czasu, sposobu odpoczynku. Ja mam wrażenie, że my w dobie Instagrama żyjemy i wybieramy sobie aktywności pod kątem tego, co robią inni, co robią influencerzy, co jest modne, a nie to, co my lubimy. To, co naprawdę kocham. Takim przykładem, na przykład, ja z takich moich aktualnego życia, jest to, że na przykład. Jak zaczęłam redukcję kilogramów, to wszyscy mi mówili, słuchaj, musisz się zapisać na jogę. Joga to jest najlepsza rzecz na świecie, no joga, te asany, a ja cały czas mówiłam, ale ja tego nie czuję, mi się nie podoba, jakby joga mnie w ogóle nie kręci, w ogóle. Mam wrażenie, że jest nudne, no nie kręci mnie to. No ale jak to ci może nie kręcić Bo joga? No kochasz przecież to. joga jest... Pokochasz to, musisz po prostu mieć dobrego nauczyciela, dobrego przewodnika i tak dalej. No bo joga jest modna, tak? Więc no, nie wypada w ogóle źle mówić o jodze, tak? Czy o wegetarianizmie. No jak można powiedzieć coś źle, że się je mięso, że to jest obciach. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy trochę w takim kieracie tego, co jest obciachem, a co jest, co wypada i co jest fajne. A tak naprawdę sztuką jest, żeby znaleźć dla siebie przestrzeni i w wysokiej wrażliwości, żeby znaleźć to, co naprawdę będzie nas relaksowało, a nie innych. To, że innych ludzi relaksuje yoga, trening relaksacyjny albo oddychanie przeponowe, to nie znaczy, że to musi być sposób na nas. Być może dla nas najlepsze będzie włączenie sobie jakiejś heavy metalowej płyty i skakanie do niej z ruszaniem, trzęsieniem głową, tak? Może to będzie nasz sposób. Ważne jest, żeby znaleźć swoją działkę. Tak samo jest sposób spędzenia czasu, tak? To, że wszyscy kochają wychodzić do pubu, ale ty możesz tego nie kochać. Dla ciebie na przykład najlepsza rozrywka to jest samotne kino albo kino tylko z partnerem. I to jest, myślę, klucz, żeby zadawać sobie takie pytania, co ja lubię, co mi sprawia przyjemność, co mi sprawia regenerację. Bo ludzie, myślę, że nie tylko wysoko wrażliwi, tylko kompletnie. Właśnie często ślepo podążają za tym, co inni lubią, a niekoniecznie za tym, co by im sprawiło przyjemność. Ale wiesz co, teraz tak sobie pomyślałam, że no właśnie to podążanie za własnymi preferencjami może być trudne też dlatego, że tak jak mówisz, niektóre rzeczy są modne, bardziej popularne, bardziej niż inne. A jednocześnie my wszyscy chcemy, wiesz, przynależeć, prawda? Chcemy przynależeć do jakiejś grupy. Często ja mam w ogóle takie wrażenie, że jest coś takiego jak taka może niepisana checklista sukcesu, ludzi sukcesu, właśnie tak jak mówisz, no nie? Joga, pobudka o 5 rano, znasz te hasła wszystkie o tych doskonałych porankach, doskonałych wieczorach i tak dalej. I w chwili, kiedy robimy może... Nie analizujemy tego bardzo, ale robimy rzeczywiście rzeczy wbrew tym ideom, możemy czuć, że oddalamy się od tego jakiegoś, wiesz, sukcesu czy udanego życia, bo jeżeli no ja jednak nie lubię tej jogi, jeżeli ja jednak jem to mięso i tak dalej, to ja nie jestem taka jak inni, jak ci ludzie sukcesu, ci ludzie, których podziwiam, ci ludzie, którzy mnie inspirują. Więc taka moja luźna refleksja, bo wpadło mi to, jak mówiłaś, że rano, ale to jest po prostu wymagające, żeby podążać za swoimi preferencjami z tej perspektywy. Skoro oglądam Instagrama i tam wszyscy piją zielone smoothie na przykład, a ja nienawidzę tego. Tak, i to w ogóle jest, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo to, co powiedziałaś o przynależności, jakoś też bardzo do mnie to trafia, że
Ja wiem, że my z jednej strony my bardzo potrzebujemy przynależeć i bardzo potrzebujemy, niby chcemy być inni, wyjątkowi, ale tak naprawdę chcemy żyć tak jak inni, że chcemy nie odbiegać od innych ludzi. I to jest takie często wyzwanie, żeby na przykład przeciwstawić się mainstreamowi, tak? Że a mi się nie podoba, tak? A ja nie wiem, mi się jakaś książka nie podoba, na przykład, która się wszystkim podoba, tak? Albo ja nie lubię tego filmu, co się wszystkim tak podoba, tak? A mi się podoba książka o księciu Harrym, na przykład, to ja o sobie tak Skończyłaś? powiedziałam. Tak, i podoba mi się nawet ta książka. Czytam ją, nie wiem jak ona będzie po polsku, ale po angielsku naprawdę smakuje. Właśnie, Jest. jestem ciekawa, czy tłumaczenie zmieni Tak, kontekst. boję się, że tłumaczenie może właśnie zrobić z niej takie trochę, może ona po angielsku brzmi bardziej elegancko niż tak po polsku ją się przeczyta, to wtedy może się zobaczy to, ale przepraszam, ale. No ale czasami po prostu przyznanie się do czegoś, że się czegoś nie lubi, że się czegoś nie chce, no jest jakby oznaką wielkiej odwagi w dzisiejszych czasach, tak? Że ktoś mówi na przykład, a ja przytułam się, nie odchudzam. To też jest akt odwagi, tak powiedzieć. Tak, że mi na przykład często obserwatorki piszą teraz, pani Kasiu, ale niech pani też napisze, że czasami można po prostu się nie odchudzać. I czasami można po prostu. Bo żeby nie wchodziła pani w taką narrację, że teraz wszyscy musimy się odchudzać i tak dalej. Ja mówię, że oczywiście, że tak, że to, że ja akurat zadbałam o siebie, bo naprawdę byłam już w takim stanie, że musiałam, to już nie było wyjścia trochę. Ale przez 37 lat jakoś mi to nie przeszkadzało i też nie uważam, i ja absolutnie nie odcinam się od tych 37 lat, tylko sobie myślę, że właśnie warto jest podążać po prostu za sobą, a nie za innymi. Ale żeby tak robić, to trzeba mieć bardzo ugruntowaną samoocenę. Bo żeby w ogóle w życiu, w moim poczuciu robić to, co chcemy i iść za sobą, to trzeba naprawdę w siebie wierzyć i trzeba sobie ufać. I trzeba mieć taki do siebie stosunek, że jesteś ważna i ja będę teraz o ciebie dbała. Bo jeżeli nasza samoocena jest chwiejna, zależy od innych ludzi, to trudno nam będzie. Trudno nam będzie dbać o swoją wysoką wrażliwość i w ogóle o samą siebie. Więc ja bardzo często, kiedy przychodzą do mnie osoby i mówią, no ja jestem wysoko wrażliwa i chciałabym terapii, to ja mówię, no jakby nie ma terapii na wysoką wrażliwość, bo to nie zaburzenie, ale można popracować nad tym, żebyś po prostu mając tę cechę, lubiła siebie, szanowała siebie i umiała się o siebie troszczyć po prostu. Wiesz, to co mówisz o samoocenie i, no i co zaczęliśmy o przynależności, też pasuje mi do takiej myśli, która ostatnio za mną chodzi, nie? Że no, chcemy przynależeć do, właśnie no, wykonując różne rzeczy, no ale pytanie, czy teraz mamy wokół siebie ludzi, do których chcemy przynależeć, nie? Bo jeżeli ja się czuję w danej relacji, w danych relacjach, mega źle zawsze, albo że muszę ściemniać, albo że muszę udawać kogoś, kim nie jestem, albo nie mogę się przyznać do czegoś, co lubię robić, to może poszukajmy sobie trochę innych ludzi, trochę w innym obszarze, może nie od razu przyjaźni, ale ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, podobne preferencje. Teraz, szczególnie jeżeli mamy ten internet, ja myślę, że to jest niewyczerpalne źródło ludzi, gdzie możemy znaleźć tych, którzy są naszymi ludźmi. Tak, myślę, że można znaleźć takie środowiska, takich ludzi, którzy będą po prostu bliżej. Czasami co ileś lat warto jest zweryfikować w ogóle, w którym miejscu jesteśmy teraz. I czy osoby, które nas otaczają, są w tym samym miejscu, czy jest jakiś rozjazd, którego już w tym momencie na przykład się nie da pogodzić. Ja wierzę w to, że pewne znajomości są na całe życie, a pewne znajomości są na etap naszego życia. I są ludzie, którzy są w różnych etapach naszego życia postaciami ważnymi, ale w pewnym momencie na przykład przychodzi taka chwila, że musimy się rozstać, że musimy odejść. Że musimy zmienić na przykład środowisko, bo dane środowisko już zaczyna, znaczy my też zaczynamy już trochę inaczej myśleć, trochę inaczej działać i potrzebujemy może czegoś innego, czegoś, co będzie nam bardziej służyło na przykład, tak? Więc czasami jest też tak, że człowiek poznając siebie lepiej,
Może zacząć od wysokiej wrażliwości, ale skończyć w ogóle na takim samopoznaniu siebie lepszym i na przykład widzieć, że jejku, jednak otaczałam się zawsze osobami, które nie były dla mnie dobre, które nie były fajne, bo jeżeli na przykład do mnie przychodzą dziewczyny i mówią, wie pani, bo ja myślę, że ja jestem wysoko wrażliwa, ale moje koleżanki wyśmiały tą książkę, tą cechę, naśmiewają się ze mnie, mówią, że super usprawiedliwienie dla histeryczek właśnie. I ta osoba mówi, zresztą to jest głos, narracja, która się pojawia niejednokrotnie, to może ja po prostu powinnam trochę zweryfikować te znajomości. Och, cudowne, jeżeli jest taka myśl. Tak, to może ja powinnam po prostu skupić się na tych koleżankach. Czasem dziewczyny mówią, to jest weryfikator jakiś, tak? Może się skupię na tych koleżankach, które mówią, okej, szanuję, że tak masz, tak? Czy mogę ci jakoś pomóc? Albo Czy mogę jak ci skupić się? ułatwić na przykład, nie? Tak, Nie po wiem, prostu. spotkanie, wyjście, relacje i tak dalej, nie? Ale jeżeli przyjaciółka mówi, co ty wymyślasz znowu, no to możemy jakby zastanowić się, tak, dlaczego ona tak mówi, bo jeżeli co tydzień mam inny pomysł na siebie, tak, w zeszłym tygodniu byłyśmy borderline, 2 tygodnie temu coś jeszcze, tak, a w tym tygodniu jesteśmy wysoka wrażliwość, no to być może przyjaciółka ma jakieś uzasadnienie do swojego a co tym razem, ale też warto pogadać i jeżeli widzimy, że to po prostu chodzi o jakieś takie podejście do naszej osoby niepoważne, no to też można zawsze te znajomości weryfikować. No, to jest, myślę, że bardzo ważny element do wszystkich tak naprawdę relacji. Ale już zamykając klamrą to wszystko. Co jeżeli wysokiej wrażliwości nie chcemy zaakceptować, albo nam na tyle przeszkadza w życiu, że mamy wrażenie, że najlepiej to byłoby ją wykorzenić? No, to trudne jest, dlatego że wykorzenić się nie da i nie ma co tutaj się ukrywać, Boże, nie ma co tutaj się oszukiwać, że jesteśmy w stanie ją po prostu schować do szafy i udawać, że nas nie dotyczy. Takie próby czasami ludzie mają, ale to się źle kończy, bo jak ktoś tak zakłada na przykład maskę obojętności, a często pisze właśnie w kontekście mężczyzn, że mężczyźni tak robią, że nie, ponieważ mężczyzna wysokowrażliwy ma ciężko we współczesnym świecie, ponieważ uważany jest od razu stereotypowo za niemęskiego, za niezaradnego, nieogarniętego, więc mężczyźni mówią, że pękaczu, no to trzeba założyć maskę, żeby jakoś to przetrwać. Więc maska często jest pozornej obojętności, pozornego takiego ignoranctwa, a tak naprawdę tam w środku się kotłuje, tak, i się dzieje, ale mężczyzna udaje, że nic go nie rusza, nic go nie obchodzi, ale na przykład mężczyzna, kobiety też czasem tak robią, a później płacą za to, tak, stąd mamy na przykład wysyp uzależnień, tak, albo depresji, no bo to się bierze z tego, że człowiek nie może żyć tak, jak chce, bardzo często tego dodaje trudności emocjonalne, wynikają z tej frustracji, że nie mogę żyć tak jak chcę, że mam w sobie jakąś złość, że nie mogę wykorzystywać swojego życia tak, jakbym chciała, tylko muszę się dostosować, no i to skutkuje później bardzo dużym rozbiciem psychicznym. Więc ja nie polecam ani zakładania maski, ani wykorzenianie i na siłę tam reparacja tego, to nie wyjdzie. Z tym się po prostu trzeba nauczyć żyć. Po prostu im bardziej nauczymy się żyć z wysoką wrażliwością, tym szybciej zapomnimy o jej istnieniu tak naprawdę. No, O, to jest super hasło. ale też warto jest wykorzystywać też jej potencjał. Bo Elaine Aron naprawdę pisze ogromnie dużo i książek, i artykułów, i wypowiedzi ma warsztatowych takich, na YouTubie można poczytać o tym właśnie, o potencjale wysoko wrażliwych ludzi. Ja niedawno miałam taki wywiad o tym, jaki to jest wysoko wrażliwy, jaki to jest świetny pracownik. Jaki to jest super nabytek do firmy, osoba z wysoką wrażliwością, tak? Bo jest uważna, bo jest empatyczna, bo scala grupę, bo jest skrupulatna. Każdy ci przeoczy w fakturze błąd, a wysoko wrażliwa osoba często to jest ta, która wyłapie. Także jest bardzo dużo plusów, tylko że te plusy trzeba w sobie znaleźć i pielęgnować. I w odpowiednich warunkach, no jak się po prostu dobrze nawiezie i dobrze podleje, no to wychodzą piękne kwiaty. Ale jeżeli się nie podlewa i się na przykład człowiek eksploatuje nadmiernie, no to wiadomo, że to
jest trudne. No ale rzeczywiście o potencjale wysokiej wrażliwości naprawdę też warto czytać, bo to jest potęga. No tak, no, świat się zmienia dzięki wysokiej wrażliwości, takiej, która nie jest stłumiona i opresją, tylko takiej, która jest wyciągnięta na wierzch trochę, no. Tak, myślę, że dużo dzieł, myślę, że dużo książek, ciekawych filmów, kreacji aktorskich, to właśnie widzimy, bo ludzie wysoko wrażliwi to nierzadko robią, bo to jest też taki zmysł i też taka, te kreatywne usposobienie też jest często jakby jedną z cech wrażliwości. Nie jedyną oczywiście, bo tak jak mówiłam, jestem ostatnia do tego, żeby stawiać osoby wysoko wrażliwe powyżej przeciętnej populacji jako wyjątkowe, ale tak samo każdy, wszystkich innych nie stawia, nikogo nie stawia. Wszyscy, ja mam takie bardzo równościowe podejście, że absolutnie na równo. I no ale rzeczywiście to nie są same minusy na pewno. Cudownie. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Bardzo mocne rzeczy, myślę. Powiedz proszę, mimo że ja będę sama o tym mówić u siebie, gdzie możemy poczytać Twoje interesujące rzeczy, albo do czego chciałabyś zachęcić szczególnie naszych słuchaczy, nasze słuchaczki. Ja na pewno zapraszam do przeczytania, do zapoznania się na przykład z moją książką Kobiety, które czują za bardzo, do wypełnienia mojego workbooka Czując każdego dnia. To jest taki workbook, w którym ja zachęcam do takiej podróży w głąb siebie i pisania, notowania różnych rzeczy, które przyjdą nam do głowy, więc to jest taki trochę zeszyt ćwiczeń przeprowadzający nas przez taką. No może nie szumnie, nie nazwę tego autoterapią, ale jednak jest to takie narzędzie autoterapeutyczne. Może nie zastępuje, na pewno nie zastępujące terapii, ale jednak będące fajnym takim dodatkiem do. I zapraszam oczywiście na mój Instagram, psycholog na Insta, gdzie staram się wrzucać wszystko to, gdzie wszystkie wywiady swoje czy artykuły, nie tylko dotyczące wysokiej wrażliwości, tylko w ogóle psychologii, naszych relacji, naszej tej głównej relacji z samym sobą. Więc jeżeli interesujecie się też psychologią i jeszcze oprócz swojego profilu, chociaż on wyczerpuje bardzo temat, w zasadzie można na nim zostać, ale jeżeli ktoś też poczekuje jeszcze czegoś, jakby jeszcze może czegoś trochę innego popatrzeć, no to też zapraszam do siebie. Super, będziemy linkować. Cieszę się bardzo i raz jeszcze Ci dziękuję za dzisiaj. Ja też bardzo dziękuję, bardzo mi miło i mam nadzieję, że rozjaśniłyśmy ten temat wysokiej wrażliwości i jestem bardzo wdzięczna, że też za to zaproszenie. Przyjemność. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga edytazając.pl. Do usłyszenia następnym razem.